Witajcie. Dostaliśmy dwie kolejne latarki do testów od latareczki. Tu mamy starszy model, ale jest też bardzo fajny, na przykład do robót przy samochodzie. Podczas podświetlenia widać na z tyłu, że coś robimy, żeby było wiadomo, gdzie jesteśmy. Też posiada trzy tryby podświetlenia i strobo ze wszystkich stron. Teraz Wam pokażemy, ile daje światła ta latarka. Jest ładowana starym mini USB, więc to jest z jednej strony minus, z drugiej strony nie do końca. Dobra, za chwilę do Was wracamy. Jak widzicie, duży kąt oświetlenia. Tradycyjnie wejście, oświetlenie. I tak to wygląda na strobo i wracamy. To jest ta funkcja bez, jak to się ładnie mówi, fotokomórki. Jest najtańszą wersją latarek u naszych przyjaciół, ale też jest fajna, jak widzicie. Daje bardzo dużo intensywnego światła i widać nas, że sobie idziemy. No i tryb, który lubimy najbardziej, dyskoteka. I jeszcze tak na szybkiego, tu tylko tak złap. Jest. Więc warto, warto. Jeszcze widać poziom naładowania i sam raz na Wasze przechadzki w górach, żeby Wasi partnerzy, którzy idą za Wami, widzieli po prostu, gdzie idziecie. To by było na tyle. Pozdrawiamy Was. No, to teraz pokażemy, jak to oświetla na zewnętrznym. Jak widzicie, dosyć jasno. I troszeczkę słabszy tryb. I dysko pralka. Jak widzicie, latarka nie powoduje takiego chamskiego widzenia własnych nóg, bo często jest tak, że jednak gdzieś tam nasze nogi lub rzeczy wystające zakłócają, więc warto, nie warto. Na wyprawy w góry w sam raz, do robót przy samochodzie w sam raz. Mamy dwie rączki, mamy szeroki kąt, wszystko nam oświetla. No i to, co mówiłem wcześniej, z tyłu widać, jak idziemy. Jest też plus, bo można ładować to z powerbanka.